Na uszczerbkowania ławeczki do treningu klatki piersiowej. Jeszcze jedna seria rozpiętek, po czym przejdziemy do wyciskania hantli w leżeniu. A całe przygotowanie i wszystko planujesz sam? Tak. Zarówno dietę, jak i trening oraz dobór suplementacji. Natomiast jeżeli mam jakieś wątpliwości bądź pytania lub chcę jakieś nowości się dowiedzieć, to zawsze mogę skierować swoje pytania do człowieka, który zrobił ze mnie kulturystę, Radosława Słodkiewicza. Tutaj właśnie widać, dlaczego nie trenuję w żadnym fitness klubie ani w żadnym innym miejscu, ponieważ ten sprzęt, który mam, jest dostosowany do moich możliwości ruchowych, do moich możliwości wykonywania ćwiczenia i dzięki temu mogę pracować dokładnie nad każdą grupą mięśniową. Ta ławeczka też nie jest w pełni fabrycznym produktem. Jest ona również dostosowana do moich jak gdyby możliwości, a jej jakby niskie położenie powoduje to, że hantle czy ciężkie hantelki mogę sam z podłogi sobie przechodzimy do wyciskania sztangielek na ławce prostej. Jak możecie zauważyć, ławeczka jest bardzo nisko położona nad ziemią, ze względu na to, żebym w łatwy i prosty sposób, bez urazu stawu barkowego, mógł dźwignąć relatywnie duże obciążenie. Sztangielki w tej chwili 25 kg na stronę. Jak widzicie, w tym treningu nie ma oszukiwania, są maksymalne serie. Miałeś już kiedyś problem z kontuzjami? Czy coś sobie nanerwałeś? Jak trenuję już od samego początku, 15 lat. Jeszcze na szczęście nie było poważnej kontuzji, ze względu na to, że zwracam maksymalną uwagę na technikę ćwiczenia, wolne opuszczanie, nigdy nie szarpię, nie oszukuję w ruchu, nie robię ruchów oszukiwanych, ponieważ wiem, że kontuzja dla mnie to wyłączenie z treningu, a przez to spadek formy, której potem trzeba nadrabiać, a co wiadomo, wiąże się później z pieniążkami na suplementy, bardziej pilnowaną dietę. Także no, staram się nie dopuszczać do kontuzji. To jest można już trochę, tak, trochę zestarzała. Tak, zestarzała. Zacina się, co czasami jest troszeczkę niebezpieczne, bo przy dużym ciężarze zatrzymuje się nad głową, czy też troszkę poniżej, jest problem, żeby to później odblokować. Mhm.
Teraz wykonam drugie ćwiczenie, które jest jednym z moich ulubionych. Wznosy boczne na wyciągu. Drugie zastosowanie tej specjalistycznej, nietypowej ławeczki, która powoduje, że mogę siedzieć w lekkim nachyleniu w przód, prostując tułów. No to